To jest sport, w którym zawsze zadawano sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego każdy sportowiec klasy światowej miałby tak narażać swoje ciało? Dlaczego tak duża waga, tak duże obciążenie, tak dużo bólu? Odpowiedzi możemy nigdy nie zrozumieć, ale ich motywacji, poświęcenia i wytrwałości nigdy nie możemy kwestionować. Po raz kolejny przybyli tu najodważniejsi zawodnicy na świecie, aby jak co rok walczyć w tych prestiżowych mistrzostwach i aby rozstrzygnąć odpowiedź na odwieczne pytanie, kto jest najsilniejszy na świecie. Dwóch Amerykanów startuje w tegorocznym finale na przeciwstawnych torach. 37-letni weteran, czterokrotny mistrz cyklu chce wyrównać najlepszy wynik wszechczasów i ugruntować swoją pozycję i legendę. Z kolei ten o dekadę młodszy liczy, że właśnie od pierwszego tytułu rozpocznie się jego czas. Jest też obrońca tytułu, który w końcu w zeszłym roku wywalczył swoje pierwsze mistrzowskie trofeum, co ostatecznie potwierdziło jego klasę. Ma zamiar nawet zatrzymać ten tytuł na dłużej. Zresztą wszyscy obecni tu zawodnicy przybyli z własną, unikalną historią. Ale jest jedna rzecz, która ich łączy. To niezachwiana wytrwałość i upór, niespotykane chyba w żadnym innym sporcie. I wrodzone pragnienie, aby po prostu być najsilniejszym człowiekiem na świecie. Usytuowane na zachodnim wybrzeżu Florydy, pomiędzy Sarasotą i Tampą, miasto Bradenton jest miejscem, gdzie wyczuwa się klimat starej Florydy, takiej autentycznej i niepodrabialnej. Mieszkańcy tego regionu są dumni ze swojego zaangażowania w ochronę przyrody, co jest widoczne w tym, jak zadbane są tu plaże, jak zachowane jest dziewicze wybrzeże. I to tu, w pięknej scenerii, atleci zmierzą się w tegorocznej edycji finału Tachi Palace World Strongest Man. Ja nazywam się Bogusław Solecki, a przed nami najbardziej imponująca grupa atletów zebranych tutaj w jednym roku. Rozpocznijmy od aktualnie panującego mistrza, Haftora Juliusa Björnssona z Islandii. Góra z gry o tron doznał kontuzji ścięgna w lewej stopie w drugiej konkurencji kwalifikacji, ale był na tyle zdeterminowany, by powalczyć o kolejny tytuł. Kolejnym jest Brian Shaw ze Stanów Zjednoczonych, zdeterminowany, by w wieku 37 lat załatwić sprawę wyrównania rekordu 5 zwycięstw w cyklu. Jest zeszłoroczny wicemistrz Mateusz Kieliszkowski, który liczy na swój najlepszy wynik, oraz Martins Litsis ze Stanów Zjednoczonych. On ma z kolei odwagę i pewność siebie, by jako swój atut naprawdę wykorzystać energię, jaką dostaje tutaj od kibiców. Są także bracia Luke i Tom Stoltmanowie z Wielkiej Brytanii. Znakomite które zakwalifikowało się do decydującej rozgrywki. A oto przegląd pozostałych finalistów tegorocznego finału. Są tutaj kolejni weterani: JF Caron z Kanady, Konstantin Janashia z Gruzji, a z Wielkiej Brytanii poza braćmi Stoltman także Adam Bishop, z kolei ze Stanów Zjednoczonych jest jeszcze Trey Mitchell. Oni będą rywalizowali w finale po raz pierwszy. Publiczność jest na pewno gotowa. Jesteśmy kilka chwil przed rozpoczęciem wyścigu z załadunkiem. Ta konkurencja rozegrana zostanie na plaży Manatee na wyspie Anna Maria. Trey Mitchell, Stany Zjednoczone, Amerykanin mieszkający w Lumberton w Teksasie. To jego debiut w cyklu. Przeciwnikiem będzie Luke Stoltman z Wielkiej Brytanii, mieszkający w Szkocji. 42. finał World Strongest Man czeka już tylko na gwizdek rozpoczynający finałową rozgrywkę w wykonaniu legendy świata Strongman i sędziego turnieju Magnusa Fer Magnusona. Islandczyk z pewnością chciałby, aby jego rodak tutaj powtórzył sukces sprzed roku, no ale będzie bardzo trudno, bo konkurencja jest gigantyczna. Konkurencja łączona. I na koniec worki, 300-funtowe, a więc 136 kg. Perfekcyjna w tym momencie, jak Państwo widzą, forma Luke'a Stoltmana, który jest o 9 lat starszy od Mitchella. I ten ostatni worek, 136 kg, wygląda, że za chwilę Luke Stoltman ukończy całość rywalizacji w tej konkurencji. Świetny występ, jeszcze dopinguje swojego rywala.
Bardzo dobry rezultat. Spójrzmy, jak to wyglądało. 47 sekund i 42 setne. To jest rezultat zawodnika z Wielkiej Brytanii, Amerykanin. 52,96. Od startu do mety wyglądało na to, że Stoltman ma wszystko pod kontrolą. Choć pod koniec faktycznie go nieco przytkało, ale zrobił to naprawdę dobrze. I myślę, że może być zadowolony ze startu. A to kolejni zawodnicy z Wielkiej Brytanii. Adam Bishop z Laintford w Anglii. 191 cm wzrostu, 141 kg. To jest masa ciała tego zawodnika. I weteran JF Caron z Kanady. W finale startuje... Ready! Już można powiedzieć po raz enty stały uczestnik tego cyklu. Interesująca technika w wykonaniu Carona już na starcie. Już przed podniesieniem ustawił sobie beczkę pod pewnym kątem, co pozwoliło ją szybciej podnieść. Widać, że tutaj to doświadczenie jest ogromne po stronie Kanadyjczyka. Bishop popełnił błąd, a Kanadyjczyk niewzruszony. Systematycznie niesie każdy ciężar na platformę. 136 kg. W rękach szczególnie zawodnika z Kanady wygląda, jakby nie ważyło zupełnie nic. A końcówka już na bardzo dużym długu tlenowym, ale świetny występ JF Carona. A więc ten jego rezultat naprawdę bardzo, bardzo dobry. Przypomnijmy, czas do pobicia 47 sekund z małym ułamkiem. Kanadyjczyk 46,92, a więc drugie miejsce w tej fazie rywalizacji. Sprytny weteran, można powiedzieć, wykorzystał swoje ogromne doświadczenie w odniesieniu sukcesu w tej rywalizacji. Pozostało 6 atletów, a oto pierwszy z nich, Tom Stoltman, brat Luke'a, kolejny z nowicjuszy w finale, pochodzący z Wielkiej Brytanii. Rywalem zaś będzie gruziński byk, czyli absolutny potwór, Konstantin Janajsia. Gruzin ma 28 lat, waży 170 kg, 195 cm wzrostu. Proszę spojrzeć, jaka dynamika niesamowita. Pamiętamy go z rywalizacji eliminacyjnej. Niesamowitą moc prezentował w kwalifikacjach do finału. Przedmioty ważące wszystkie powyżej 100 kg, a naprawdę nie sprawiają niemalże żadnego problemu uczestnikom. No ale pamiętajmy, że to jest finał rywalizacji na najsilniejszego człowieka świata i tak musi być. Minimalnie z przodu Stoltman, próbuje gonić go Janajsia, ale to Stoltman wygra w tej rywalizacji. Bardzo zbliżone rezultaty, to pokazuje, jak wyrównany jest poziom tej rywalizacji. 46,97 to jest rezultat Konstantina. 39,66, niesamowicie szybki był Stoltman i w ten sposób obejmuje prowadzenie w rywalizacji, ale pamiętajmy o tym, że jeszcze pozostało 4. No to teraz ten, na którego będą liczyli gospodarze. Martin Zlisis. Młody Amerykanin, faworyt kibiców, mieszkający na co dzień w Kalifornii. I ten, który chce przejść do annałów, pokazać, jak legendarną w świecie strongmanów jest postacią, a więc Brian Shaw. Czterokrotny mistrz cyklu World Strongest Man. Ale pamiętamy jego kłopoty zdrowotne, które stanęły na przeszkodzie w poprzednich sezonach. No to zobaczymy, czy młody, gniewny, niesamowicie energetycznie pracujący w tej konkurencji, czy też stary lis, weteran. Wygląda w tej chwili imponująco Martin Zlisis. Proszę spojrzeć, już o całą długość wyprzedził swojego starszego konkurenta.
trzeba też powiedzieć, że Amerykanin startuje tutaj, mówię o młodszym, a więc Lisie, który wygrał tę rywalizację w chyba najwybitniejszej formie siłowej, dlatego że waży 150 kg, czego zwykle nie prezentował podczas rywalizacji. 48-47 to jest rezultat Briana, a Martins Lisis 43-81. To była ważna rywalizacja, ale zanim Lisis dotarł tutaj do mety z tym wielkim ciężarem 136 kg, no było widać na jego twarzy napięcie, ale to jest nieistotne, bo teraz my skupiamy się na naszym gladiatorze. Mateusz Kieliszkowski z Zielonej Góry z Polski kontra obrońca tytułu, a więc Haftor Julius Björnsson. To może być niewiarygodnie energetyczna rywalizacja. Pamiętamy poprzedni sezon. Dwaj najlepsi zawodnicy cyklu. Tutaj z pewnością ten piasek, w którym grzęznął stopy, będzie utrudniał rywalizację. Na razie bardzo równo, minimalnie z przodu Polak. I teraz kowadło upuścił Islandczyk, a to oznacza, że Kieliszkowski nie popełnia błędu i jest znacznie z przodu. 17, 18, już 19 sekund. No to teraz worki. Pamiętamy, że bardzo wyśrubowany jest ten rezultat, który należy pobić, 39-66, ale jest bliski dokonania tego Kieliszkowski, bo już nie ma szans tutaj raczej wygrać z nim w tej rywalizacji Björnsson. Spójrzmy na rezultat Polaka, czy zdoła osiągnąć pierwszy rezultat? Nie, ale wygrał z górą z gry o tron. Świetny, świetny wyścig Polaka. Drugie miejsce w tej konkurencji dla Mateusza, 42 sekundy i 11 setnych. Znakomity. A tutaj jeden błąd kosztował Haftora Juliusa Björnssona siódmą pozycję w tej konkurencji, a więc z pewnością jest rozczarowany. I tutaj jeszcze raz Państwo zobaczą, na czym polegał ten błąd. Kowadło po prostu wypadło. Niesamowita forma Kieliszkowskiego. Tom Stoltman. A na Państwa ekranach Tom Stoltman, który był najszybszy w tej konkurencji. Spójrzmy, jak wygląda klasyfikacja po pierwszej konkurencji. Tom Stoltman, Wielka Brytania, Mateusz Kieliszkowski, Polska, Martins Lisis, Stany Zjednoczone. I to były rezultaty bardzo zbliżone. Potem pozostali już znacznie słabiej. Przed nami druga konkurencja, wyciskanie nad głową. Atleci będą musieli podnieść zestaw czterech przedmiotów, zaczynając od 57 kg, a kończąc na 170, a więc będzie naprawdę gorąco. Zobaczmy zatem, jak im poszło. Klasyczne wyciskanie podwójnych hantli, które podobało mi się, a po nim nie mogłem już pójść do wyciskania belki albo do cyrkowej sztangi. Kiedy występuję przed publiką, mówię ludziom: jestem z Teksasu, nie ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli ten facet cię pokona, będzie jeszcze silniejszy. To jest to. Podnoszę o wiele cięższe przedmioty niż robiłem to kiedykolwiek wcześniej, ale jestem też trochę starszy, a przede wszystkim jestem mądrzejszy. To jest niesamowite, jeżeli popatrzymy na to, jak długo on jest w tym sporcie, jak dobry jest we wszystkim, ale ja jestem lepszy. Dziękuję ci, amigo. Start tutaj tak różni się od codziennego życia, kiedy możemy rywalizować. Jestem zadowolony, uśmiecham się. Czuję się bardzo mocny, nie mam urazów, żadnego. Wszystko z nim w porządku?
Niestety Konstantin naderwał triceps albo biceps. Kiedy klękał, mogą usłyszeć jego reakcję i wtedy szybko chcesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Mamy czasem spokojne okresy, ale dziś to trudna sprawa szybkiego powrotu do zdrowia, Konstantin. To świetny atleta. A teraz wielka bitwa dla wszystkich do oglądania. Brian kontra Haftor. Myślę, że kiedy jesteś najlepszy, nie ma żadnych słabości. To, że wygrał cykl i zdobył swój pierwszy tytuł, definitywnie sprawiło, że poczuł się bardzo dobrze i pewnie. Jestem w topowym momencie kariery, potrafię to pokazać w każdym występie. Nieważne, jakie konkurencje w nim się znajdą, to wygra. Będzie remis? Słyszałem o remisie. Myślę, że mogę to wygrać, jeśli nie popełnię błędu. Jestem na tyle pewny siebie, że mogę wygrywać przez 8 następnych lat. Po prostu podnoszę i robię to. Mam nadzieję, że nie dam się pokonać sprostam wymaganiom nazwiska. W poprzednim roku zająłem drugie miejsce, chciałbym być na nim albo zająć lepsze. W żadnym wypadku nie mogę obniżyć lotów. I po tym Mateusz po prostu wyszedł i zmiażdżył konkurencję 24 sekundy i po wszystkim. Chciałem mieć lepszy wynik niż Mateusz, ale też mam niezły, jestem zadowolony. Kieliszkowski zwyciężył w czasie 23.86. Lisis zajmuje drugie miejsce po tym, jak osiągnął 27.94. Trzecie miejsce dla Showa, na czwartym finiszuje Bjørnson. Ta wygrana przesuwa Kieliszkowskiego z 19 punktami na pozycję lidera w klasyfikacji generalnej. Lisis jest w tym momencie drugi po tym, jak zgromadził 17 oczek. A my będziemy kontynuować rywalizację na plaży Manatee, gdzie atleci zmierzą się w trzeciej konkurencji przy siadzie z ciężarem. No to teraz będzie naprawdę bardzo, bardzo wymagająca konkurencja. 750 funtów, czyli 340 kg. Ten atleta, który wykona w czasie 75 sekund największą liczbę powtórzeń, zwycięży. Jako pierwszy Adam Bishop z Wielkiej Brytanii, to jego czwarty udział w cyklu, ale pierwszy w ścisłym finale. Rywale nazywają go dość pieszczotliwie Bish. Wcześniej był rugbystą. Przeszedł naturalnie z tego sportu do rywalizacji strongmanów. Naprawdę dobra pierwsza próba. 141 kg to jest masa ciała tego zawodnika. 1,90 m wzrostu. No i jego występ z pewnością będzie jakimś wyznacznikiem dla pozostałych konkurentów. Cztery powtórzenia. Przypomnijmy, ciężar naprawdę duży. 750 funtów, 340 kilo. 5 powtórzeń i walczy o kolejne. Make some noise for Adam Bishop. Jednak 5 zaliczone, dlatego że to 6 w jego wykonaniu. Nie zostało zaliczone przez sędziów. A więc kończy tę rywalizację z 5. No to wiemy, jaki pułap wyznaczył Adam Bishop. Tutaj zasada jest taka, że zawodnik ze sztangą musi przykucnąć w taki sposób, aby ciężar dotknął podkładek. Tego błędu dopatrzyli się w tej 6. próbie Bishopa sędziowie. No i kolejny z Brytyjczyków, Luke Stoltman, 34 lata, 1,90 m wzrostu, 155 kg waży ten zawodnik. Pochodzi ze Szkocji. Jest jednym z dwóch braci tutaj startujących w finale. Się z pewnością bardzo mocno wspierać. Zresztą to jest bardzo rzadka sytuacja, żeby w finale wielkiej rywalizacji na najsilniejszego człowieka świata mieć rodzeństwo. 5 powtórzeń na koncie Luka Stoltmana. Stoltman!
Na razie Brytyjczyca, więc Bishop i Stoltman mają po 5 powtórzeń. Pamiętajmy, że ci najlepsi będą z pewnością tutaj dźwigali znacznie intensywnie, jeśli chodzi o liczbę. Jako następny Trey Mitchell ze Stanów Zjednoczonych. Mieszka w Lumberton w Teksasie. Jego przydomek to Big Tex. Jest jednym z najmłodszych rywalizujących. A najciekawsze w jego historii jest to, że potrafił wywalczyć awans do finału w swoim pierwszym w ogóle udziale w cyklu World's Strongest Man. 25 lat, 193 cm wzrostu, 154 kg, masa ciała. Problemy tutaj techniczne, nierówno dość. Ale siła ogromna. Choć się chwieje, choć te próby nie wyglądają na pewne, ale siła ogromna. I w ten sposób mamy pierwszego zawodnika, który przekroczył piątkę. 6 na koncie Treya Mitchella. Wiemy o tym doskonale, że jeśli chodzi o rywalizację na tym najwyższym poziomie, tutaj ciało to jedno, a jeszcze umysł kontrolujący poczynania ciała jest niezwykle istotny i tutaj było widać tę ewidentną przewagę umysłu nad ciałem. Siłą woli, można powiedzieć, podniósł 6 raz Trey Mitchell ten ogromny ciężar. A teraz Kanadyjczyk JF Caron. Przed momentem mieliśmy 25-latka, to teraz 36-letni weteran z Quebec City w Kanadzie. Bardzo podobne parametry fizyczne. 190 cm wzrostu, 156 kg, ale proszę spojrzeć na tę dynamikę. JF Caron słynie z niewiarygodnych nóg. Bardzo szeroki chwyt. Właściwie ten ciężar jest położony tutaj na karku i 5 na koncie Carona. Jest wyrównanie. Jeszcze spróbuję powalczyć o 7, aby objąć pozycję lidera. Tak jest. Your new leader of the squat lift with 7 repetitions. 7 powtórzeń. I po raz kolejny siła woli niewiarygodna. Proszę zwrócić uwagę także na te czarno-czerwone bandaże wokół kolan. Atleci owijają kolana, aby zapewnić sobie stabilność, zabezpieczyć kolana. No to teraz Tom Stoltman. Po 2 konkurencjach zajmuje 2 miejsce. Liczba powtórzeń, jaką musi pobić, to 7. Pamiętamy o tym. Stoltman wyglądał bardzo dobrze podczas swoich 2 pierwszych powtórzeń. Ale trzeba pamiętać o tym, że tutaj im dalej w las, tym trudniej. Widzimy już, że przy kolejnym były ogromne problemy. Tak, tak, słyszeliśmy, że już miał dość, powiedział I'm done. A więc w tej fazie rywalizacji Stoltman zajmuje 3 miejsce. Trzeba powiedzieć też, że ma bardzo dobrą technikę. 340 kg, a on to bardzo delikatnie odkładał na podkładki. Choć potem jakby nie starczyło energii. No to teraz góra z Gry o Tron, a więc Haftor Julius Bjørnson. Wiemy o tym doskonale, że miał tutaj kontuzję stopy w kwalifikacjach. Jak to wpłynie na niego? No zaraz się przekonamy. Pierwsze powtórzenie. Pierwsze poszło dobrze, ale tutaj widzimy, że problemy ze stabilizacją. Z pewnością ta kontuzja w jakimś stopniu wpływa.
No stara się być ostrożny, bo zdaje sobie sprawę z tego, że ta kontuzja nie jest wyleczona do końca, ale na razie niesamowicie. Jak już złapał stabilizację, wygląda to naprawdę dobrze, bo wiemy, że jeśli chodzi o siłę... U niego zawsze było znakomicie. No, wiele, wiele zdrowia kosztowała go ta próba. No trzeba powiedzieć, że to taki rodzaj odrodzenia dla niego, choć z pewnością utrudnił tutaj zadanie nakładaczom, którzy musieli podnosić ten gigantyczny ciężar, bo po prostu spadł z tych podestów. No to teraz kolejny z zawodników. Brian Shaw, kolejna z legend. To jego 11 występ w finałach. W ten sposób poprawia własny rekord. Tylko raz nie zdołał awansować do decydującej rozgrywki. Było to w debiucie w 2008 roku. Oczywiście doświadczenie odgrywa ogromną rolę. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest sport niezwykle wyczerpujący organizmy. Zatem bardzo trudno walczyć na tym światowym poziomie tak długo. W międzyczasie przydarzają się tym najlepszym kontuzje. I one z pewnością zatrzymują nieco rozwój kariery. Podobnie zresztą było w przypadku Briana. Nawet gdy zmniejszył masę ciała, bo pamiętamy, że on był nieco cięższy w poprzednich sezonach, to i tak wciąż jest niezwykle mocny. 8 powtórzeń i w ten sposób Brian Shaw obejmuje prowadzenie. Niewiarygodna siła, 340 kg. 8 powtórzeń, no to taka zupełnie, można powiedzieć, seria, którą kulturyści w siłowniach wykonują, a tutaj z takim ciężarem, coś niesamowitego. No to teraz Martins Lissis. W tej chwili jest oczywiście w finale bardzo blisko lidera, a więc Mateusza Kieliszkowskiego. Z niewiarygodnie wyczerpująca konkurencja, ale on miał się przecież od kogo uczyć. On ma w swoim kraju tego legendarnego Briana Shawa. Który zresztą notabene jest liderem w tej rywalizacji. 8 powtórzeń na koncie zawodnika ze Stanów, ale już tym liderem nie będzie, dlatego że proszę spojrzeć, co zrobił Martins Lissis. Zalicza zatem 9 powtórzeń, wychodzi na prowadzenie. No i pozostał jeszcze tylko Mateusz Kieliszkowski. Natomiast trzeba otwarcie powiedzieć, że to był niesamowity pokaz siły tej dolnej części ciała Martinsa Lissisa. Trochę odbijał ten ciężar, ale wyglądało naprawdę bardzo solidnie. I teraz Mateusz. Bardzo dobry w dynamicznych konkurencjach. Niesamowita góra, ale jeśli chodzi o przysiady, zawsze utyskiwał, że trzeba tutaj sporo poprawić. Natomiast początek bardzo obiecujący w wykonaniu Mateusza. Bardzo stabilna sylwetka, to jest niezwykle istotne. Bardzo dobrze atakuje kolejne próby. Niezwykła ambicja Polaka. Sześć w jego wykonaniu. Jeszcze walczy o siódme. Niesamowicie poprawił tę konkurencję Mateusz Kieliszkowski. Walczył do końca o kolejne, o ósme, ale kończy z siedmioma. To jest bardzo dobry rezultat.
Oczywiście jego ambicja jest znana wszędzie. Widać, że troszkę jest rozczarowany. Tak, słyszeliśmy. 8 czy 9, stąd to rozczarowanie. Siedem na jego koncie, ale proszę zwrócić uwagę także na to, jak on głęboko siada. To jest zupełnie niespotykane. A więc Litsis wygrywa swoją pierwszą konkurencję w finałach, pokonując rywali. 9 przysiadów, drugie miejsce Brian Shaw, 8, a na trzecim Bjørnson, Caron i Kieliszkowski. Litsis obejmuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej, ma 27 punktów, drugi Kieliszkowski ma 1 punkt straty, czterokrotny mistrz świata Brian Shaw aktualnie jest trzeci, a obrońca tytułu Bjørnson musi gonić czołówkę. No a teraz typowo statyczna konkurencja. Kto utrzyma ciężar najdłużej, ten wygra. £700. Ogromny ciężar. Jeden z zawodników już występował, Adam Bishop z Wielkiej Brytanii. Dzielnie walczył, można było zobaczyć sporo determinacji na twarzy. Mimo że miał spory problem z utrzymaniem ciężaru, i tak zdołał uzyskać 30 ponad sekund. A teraz wystąpią Luke i Tom Stoltmanowie. Zatem przed nami pojedynek braci. Po raz pierwszy w finałach zawodów World's Strongest Men mamy braci, a teraz zobaczymy ich w tym pojedynku bezpośrednim. Czas do pobicia, 36 sekund. Tyle wytrzymał ich kolega z Wielkiej Brytanii, Adam Bishop. Dwóch zawodników toczy pojedynek twarzą w twarz, ale obaj mają zamknięte oczy, skupienie, determinacja. Tutaj będą decydowały oczywiście. Zawodnicy mówią, że tutaj tak naprawdę wygrywa ten, który jest w stanie wytrzymać większy ból. ...35-74... Obaj starali się pobić czas Adama Bishopa, ale nie udała się ta sztuka. Tom Stoltman. 28-74 to jest rezultat Toma, a Luke 35-74, więc w tej konkurencji z braci lepszy Luke. Zawsze krańcowym momentem podczas tej rywalizacji jest widok trzęsących się rąk zawodnika. No to teraz kolejny z atletów ze Stanów Zjednoczonych, Clay Mitchell i JF Caron z Kanady. Do pobicia wciąż 36 sekund Adama Bishopa. Widzimy ten charakterystyczny moment, kiedy ciało zaczyna wibrować. I to już widzimy u Big Texa. Amerykanin bardzo szybko puścił. 20 kilka sekund, 23, 28 dokładnie. A co z Caronem? Walczy o kolejne sekundy. 30, 33, jest blisko najlepszego rezultatu. I już mamy nowego lidera. 38-57 Kanadyjczyka. A więc wychodzi na prowadzenie.
representing the United States, Trey Mitchell. Trey Mitchell nie może być zadowolony po tym występie, choć to jego debiut. No to rezultat akurat w tej konkurencji odbiegający od pozostałych. Natomiast liderem w tej fazie rywalizacji zostaje JF Caron. No a teraz reprezentujący Polskę Mateusz Kieliszkowski. Drugie miejsce po trzech konkurencjach. A jego rywalem Haftor Julius Bjornsson. Na pewno jest rozczarowany dopiero szóstym miejscem po trzech konkurencjach. Chciałby dokonać tutaj sporego skoku w klasyfikacji, ale pamiętamy o tym, że on przystępuje tutaj do tej obrony tytułu po bardzo poważnym urazie. Ustabilizował pozycję Mateusz. Ale wiemy o tym, mówią o tym bardzo często zawodnicy, że tutaj tak naprawdę w tej konkurencji niezwykle ważna jest siła umysłu. Ten, który będzie w stanie skupić się jak najdłużej i wyłączyć te elementy bólowe, bo one są niezwykle... Walczył do końca już. Raz niemal upuścił, a Bjornsson cały czas trzyma i proszę spojrzeć, jaki niesamowity rezultat obrońcy tytułu, 45-29. A więc wychodzi na prowadzenie w martwym ciągu, takim specyficznym, bo nie na liczbę powtórzeń, ale na czas utrzymania ciężaru. 35-72 to jest rezultat Mateusza. Potrzebował tych punktów. Tor, zdecydowanie tak. Walczył jeszcze tutaj do samego końca. Uchwyt także. Nieco zawiódł w końcówce Polaka, ale i tak znakomity występ Kieliszkowskiego. Brian Shaw, trzecie miejsce po trzech konkurencjach. Ten, który walczy o piąty tytuł Mistrza Świata i ten, który chciałby powalczyć o swój pierwszy, a więc Martins Lisis. Lider. Siła umysłu plus siła uchwytu to są te najważniejsze elementy, które decydują w tej konkurencji o zwycięstwie. 45-29 będzie naprawdę bardzo trudno. Proszę spojrzeć na skupienie na twarzach obu zawodników ze Stanów Zjednoczonych. Czterokrotny mistrz z prawej i kandydat na mistrza z lewej. Upuszcza, więc z pewnością rozczarowanie, bo to ledwo ponad 30 sekund weterana, a Lisis trzymał dłużej, 41-25. No i z pewnością ten rezultat da Lisisowi znakomitą pozycję wyjściową przed wielkim finałem, przed konkurencją finałową. Shaw, czterokrotny mistrz, zajmuje dopiero siódmą pozycję w tej konkurencji. Lisis zajmuje drugie miejsce w martwym ciągu z czasem 41 sekund. Shaw oczywiście włożył w tę konkurencję mnóstwo wysiłku, ale chwyt go zawiódł tutaj w końcówce. Lisis, jak Państwo widzą, flirtuje tutaj troszkę z publicznością, wysyła pocałunki do kibiców, ale zwycięzcą jest obrońca tytułu, Haftor Julius Bjornsson, jego czas 45-26, drugi Lisis. Caron trzeci uzyskał 38-57. Mateusz Kieliszkowski na pozycji szóstej w tej konkurencji, 35 sekund 72 setne.
Lisis pozostaje liderem, ma 36 punktów. Jest coraz bliżej tytułu. Drugi, Mateusz Kieliszkowski, ma również szansę na koronę, ale jego strata powiększyła się do 5 punktów. Haftor Julius Björnsson, obrońca tytułu 28, traci już trochę do czołówki. Jedna konkurencja do końca rywalizacji. Można powiedzieć, że to taka ikona zmagań strongmanów, a więc kula Atlasa. Jedna z klasycznych konkurencji. Atleci będą musieli podnieść i załadować na platformy 5 kul ważących od 300 do 460 funtów. Rozpoczął Amerykanin Trey Mitchell, który debiutuje w finale. Widzieliśmy sporo zaangażowania. Zdołał umieścić wszystkie 5 kul na platformach w 52 sekundy. 52:47 dokładnie to rezultat zawodnika ze Stanów, debiutanta. Pokazał sporo pasji, a teraz wystąpi Adam Bishop z Wielkiej Brytanii. Jego rywalem będzie rodak Luke Stoltman. Ciekawie zapowiada się rywalizacja wewnątrzkrajowa, można powiedzieć, dwóch Brytyjczyków. Kto pierwszy obejmie tutaj prowadzenie? Raczej możemy być przekonani, biorąc pod uwagę poziom sportowy tych zawodników, że załadują wszystkie kule na platformy. Zatem trzeba obserwować szybkość załadunku. Minimalnie z przodu Stoltman, choć teraz przy tej trzeciej kuli pojawiły się problemy. Nie tylko rośnie zmęczenie, ale również rośnie ciężar. Problemy. Stoltman także, a więc widać, że mieli ogromne kłopoty. Pamiętam eliminację, no ale tam trzeba przyznać, że te kule były nieco lżejsze. Tutaj już jest ta wersja naprawdę najtrudniejsza z możliwych. A więc 3 kamienie załadowane szybko w 16 sekund. I 3 również na koncie Bishopa, nieco wolniej, 19 sekund z małym okładem. Zasada jest taka, że jeżeli nie ukończą całości konkurencji, wtedy brany pod uwagę jest czas. Zatem w tym brytyjskim pojedynku lepszy Luke Stoltman. No ale teraz będziemy mieli Toma, a więc brata, który już nieraz w kulach Atlasa pokazywał znakomitą formę. Natomiast jego rywalem jest legenda tego sportu, a więc Brian Shaw ze Stanów Zjednoczonych. Get set, ready. Shaw jest strategiem także tego sportu. Można powiedzieć, że zjadł zęby na rywalizacji, ale dynamika, z jaką wrzuca poszczególne kule na platformy Stoltman, jest także imponująca. Na razie bardzo równo, minimalnie z przodu jest Stoltman, ale teraz ta decydująca kula, za którą szybciej zabrał się Brian Shaw, ale już popełnił błąd. Czyżby Stoltman? Tak jest, on wygrywa w tej dwójkowej rywalizacji. Kończy także tę konkurencję Brian Shaw, ale w słabszym czasie. Świetny, świetny występ. Shaw postawił tutaj na szybkość, ale zgubiło go to w tej końcówce.
Czterokrotny mistrz świata w ten sposób został pokonany przez debiutanta. To naprawdę jest niespodzianka, bo myślę, że większość kibiców rywalizacji strongmanów, gdyby miało obstawiać zwycięzcę w tym pojedynku, wskazałoby jednak na Briana Shawa. Natomiast nieco precyzyjniej wykonywał swoje próby Brytyjczyk. No to teraz reprezentujący Kanadę JF Caron. Celuje w miejsce na podium. Jego rywalem obrońca tytułu, Haftor Julius Bjørnson, chciałby także stanąć na podium. Jeśli by tego dokonał, będzie to jego 8 medal z rzędu w zawodach World's Strongest Man. To jest test siły całego ciała. Haftor wygląda, jakby to robił z dużą łatwością. Bez problemu, te pierwsze kule. A tutaj ten wzrost z pewnością jest także sprzymierzeńcem Islandczyka. Niesamowity występ. Niesamowity występ Tora. JF Caron tymczasem jeszcze kończy tę konkurencję. Weteran sportu, 36 lat. Bjørnson jeszcze tutaj dopinguje publiczność, żeby pomogła dopingiem Caronowi. Szacunek to jest niezwykle istotna cecha w rywalizacji strongmanów. Piąte miejsce, 55-38, to jest rezultat Kanadyjczyka. No a teraz sprawa tytułu, która rozstrzygnie się między tymi dwoma zawodnikami. Mateusz Kieliszkowski jest na drugim miejscu, traci 5 punktów do lidera, którym jest Amerykanin, Martins Lysis. Amerykańska i polska przyszłość tego sportu. Lysis po 4 konkurencjach jest liderem. Gładko, pierwsza kula w wykonaniu Polaka, druga także idealnie. Ale równie szybki jest Amerykanin. Minimalnie z przodu w tym momencie Lysis. Jest szybszy Amerykanin od Polaka. Pojawiły się drobne problemy, jeśli chodzi o tempo w końcówce Kieliszkowskiego, ale jednak Lysis, on wygrywa tę konkurencję i zostaje mistrzem świata. I teraz oczywiście jeszcze dopinguje swojego największego konkurenta, a wicemistrzem zostaje Mateusz Kieliszkowski. Jest oczywiście rozczarowany, przyjechał tutaj po to, żeby wygrać Polak, ale i tak znakomity start Kieliszkowskiego. Cieszą się wszyscy trzej, dali z siebie absolutnie wszystko, ale najlepszy był Lysis. My natomiast jesteśmy dumni z tego, jak zaprezentował się tutaj w Bradenton na Florydzie Mateusz Kieliszkowski. Drugie miejsce Polaka. Niesamowity start. 2019 rok należy jednak do tego oto zawodnika amerykańskiego, Martins Lysis. A więc ta legendarna konkurencja kule kończy tę rywalizację w tegorocznym finale World's Strongest Man. A więc Martins Lysis zwycięzcą, 46 punktów, daje mu mistrzostwo świata. Mateusz Kieliszkowski wicemistrzem, 38 punktów. Minimalnie za nim obrońca tytułu Haftor Julius Bjørnson z Islandii. Bradenton na Florydzie.
Martin Zlisis ma teraz czas na świętowanie, a tę wspaniałą chwilę uświetni Miss Stanów Zjednoczonych Chesley Christ. To niesamowite, że jestem tutaj wśród tych atletów. To są naprawdę najsilniejsi ludzie na świecie. Jestem dumny, że to trofeum trafi do Martinsa Lisisa. Nie wypracowałbym takiej siły bez mojego taty. Trenował ze mną od czasu, gdy miałem 9 lat. Szczęśliwego dnia ojca. Najsilniejszy człowiek na planecie. Mówiłem już 2 lata temu, powiedziałem wtedy, że Martins wygra zawody. I tak się stało. Ma pewność siebie, ma odwagę, by głośno mówić, co myśli. A ja to bardzo lubię. Co za zawody. 4 lata przygotowań i mam tytuł. Dziękuję Państwu za uwagę. Bogusław Solecki, kłaniam się nisko.